Jakie emocje? Emocje sięgają zenitu. Nie spodziewałem się, bo odbiór muzyki jest... każdy odbiera inaczej i naprawdę w tym momencie już nie ma mowy o najlepszym głosie w Polsce. Jest mowa tylko i wyłącznie o głosie, który jakby urzekł większą liczbę słuchaczy, po prostu. Wydaje mi się, że no, finał był tak wyrównany, że naprawdę, no, wspaniały to był finał. Więc mówię, przez myśl mi nie przeszło, że mogę to wygrać po prostu, ale starałem się z całej siły, wiadomo. Jak się przygotowywałem? To bardzo ciekawa koncepcja. Starałem się nie nadużywać swojego głosu, to jest pierwsza sprawa. Gdzieś tam tekst sobie przypominałem w głowie i jak najmniej wypowiadać z siebie słów i jak najmniej używać głosu, żeby go przygotować, żeby teraz dać z siebie wszystko, a nie wyeksploatować go wcześniej. The Voice of Poland to głos ludzi. Jeśli ludzie zadecydowali, że Marcin jest tym głosem, to znaczy, że tak ma być. Absolutnie jest to człowiek, który ma niezwykły talent, niezwykłe możliwości i ten głos nie ma granic. Tam cały czas jest zapast i ciągle słychać, że można wyżej i wyżej i wyżej. Jest to coś niesamowitego. Człowiek, który posługuje się niezwykle emocjami. Moja Natalia, miejsce drugie. Niezwykle interesujący wokal, który myślę, że będzie się rozwijał z wiekiem i jeszcze o niej nie raz usłyszymy. W tej edycji było tak dużo świetnych ludzi, naprawdę poziom tej edycji był fenomenalny. W ogóle czwórka finalistów, nawet półfinaliści, ja już, jeżeli chodzi o półfinalistów, nie wiedziałabym, kogo wybrać, a sama czwórka, no każdy z nich był inny, każdy z nich bardzo wyjątkowy na swój sposób, zupełnie inne głosy, inne temperamenty, no to było coś fenomenalnego. Marcin jak najbardziej zasługiwał na wygraną, jest świetny, jego głos jest bardzo przejmujący i to, jak on śpiewa, łapie za serce. Max, jakie emocje po finale? Wspaniale, jest heavy metal. Zapomniałem, i rock and roll jeszcze. Który z tych występów do tej pory był dla ciebie najtrudniejszy, tak patrząc na całą edycję? Najtrudniejszy był pierwszy live, natomiast dzisiaj bawiłem się wyśmienicie. Jestem niesamowicie szczęśliwa, bardzo się cieszę, że mogłam dotrzeć aż do tego etapu i być trzecim najlepszym głosem w Polsce. Także bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję za wszystkie wysłane SMS-y. Dziękuję wszystkim moim przyjaciołom, mojej rodzinie, mojej miejscowości Nysa i z Wrocławia. Boże. Także bardzo się cieszę. Emocje oczywiście jeszcze nie opadły. Jestem bardzo szczęśliwa. A przy ostatnim kawałku fajnie się bawiłam i dzisiaj naprawdę było super.